9 miesięcy od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Pamiętacie Państwo, 350 tysięcy uchodźców napłynęło do samej Warszawy. Do Europy mieliśmy dziennie 200 tysięcy osób, a Warszawa sama ponad 300 tysięcy. Zarządzaliśmy tym kryzysem głównie dzięki ogromnemu zaangażowaniu i determinacji społeczeństwa obywatelskiego. To, co widzieliście Państwo w Polsce, to społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, obywatele i władze lokalne. 1,8 miliona uchodźców. 150 tysięcy zarejestrowane w Warszawie. Niektóre osoby wyjechały z Warszawy, niektóre wyjechały do innych państw członkowskich, inne wyjechały do Ukrainy, ale tak naprawdę nasza granica z Ukrainą to takie trochę drzwi obrotowe. Ludzie wyjeżdżają, przyjeżdżają w zależności od zmiany sytuacji. Na slajdzie widzicie Państwo pewne dane statystyczne. Opiekujemy się uchodźcami. 18 tysięcy dzieci uczęszcza do naszych przedszkoli i szkół, 10 tysięcy uchodźców otrzymało wsparcie w miejskich szpitalach. 300 dzieci ukraińskich urodziło się w Warszawie i z tego jesteśmy szczególnie dumni. Nadchodzi zima. Rosja wyniszcza infrastrukturę krytyczną Ukrainy, a zatem musimy się przygotować na drugą falę uchodźców. Być może niewiele osób sobie z tego zdaje sprawę, ale istnieje niebezpieczeństwo tej drugiej fali. I oczywiście Warszawa, Polska i wiele innych państw sąsiadujących z Ukrainą właściwie osiągnęło już maksimum swoich możliwości, a zatem potrzebujemy wsparcia ze strony Unii Europejskiej i państw członkowskich. To, co widzicie Państwo w Polsce i innych państwach członkowskich, to wszystko była improwizacja i nie możemy improwizować już więcej. Druga fala może się zmaterializować, może nie, ale musimy być na nią gotowi, ponieważ w tej chwili grozi nam kryzys humanitarny. Zważywszy na rosnące koszty energii, musimy wziąć pod uwagę także fakt, że wiele osób, które gościło uchodźców z Ukrainy, może już nie być w stanie sobie na to pozwolić, a przynajmniej nie w nieskończoność. Rząd polski przygotował przepisy, zgodnie z którymi uchodźcy będą musieli opłacać swój pobyt, co może doprowadzić do wielu problemów. Nie możemy być przygotowani bez wszechstronnego systemu. Opieramy się głównie na tymczasowych rozwiązaniach naszych partnerów międzynarodowych, takich jak UNICEF, jak Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji, Miasta Partnerskie, Rada Norweska. Niestety widzimy, że wiele środków z dawców, wiele środków amerykańskich, środków z ONZ, ale środki europejskie nie pojawiły się na początku kryzysu, ponieważ reakcja Unii Europejskiej na początku to było wykorzystujcie niewykorzystane środki, ale w naszym regionie to było 4 miliony euro, a nasz konserwacyjny rząd nie chciał wypłacać z góry, a nasze relacje z rządem są bardzo napięte. Potrzebna jest nam strategia, system, który wspiera przemieszczenia na zasadzie dobrowolności. Nie chcemy używać tutaj słowa relokacje. Niezbędne nam dodatkowe środki dla wszystkich interesariuszy. Już nie możemy opierać się na determinacji i gościnności prywatnych obywateli, ponieważ ich możliwości powoli się kończą. I to jest najważniejsze. Niezbędna jest nam platforma solidarnościowa. I potrzebny jest nam system przemieszczeń na zasadzie dobrowolności. Są niezbędne środki na spójność w świetle kryzysu ukraińskiego. Rozmawiałem z posłami do parlamentu, z komisarzami europejskimi, z Komitetem Regionów. Musimy coś z tym zrobić, ponieważ jeżeli nie będziemy myśleć nieszablonowo, teraz w sytuacji różnych kryzysów, które mają miejsce równocześnie, to nie uda nam się. Jeżeli chcemy zajmować się globalnym ociepleniem, kryzysem energetycznym, kryzysem uchodźczym, potrzebne nam są nowe środki. Potrzebna nam jest też większa elastyczność, jeśli chodzi o realizację projektów z okresu programowania 2021-2027. Projekty mające na celu spełnienie naszych potrzeb naszych ukraińskich gości są bardzo złożone. Potrzebne nam miejsca w
przedszkolach, szkołach, potrzebne nam są mieszkania, potrzebne nam są szkolenia, szkolenia językowe. To są bardzo złożone projekty. W tym kontekście niezbędne jest również pełne finansowanie kosztów tych projektów. Potrzeby miast muszą być traktowane w sposób holistyczny, koncentrując się na zdolności zarządzania kryzysem, a nie na poszczególnych tematach. My mamy na to wiele pomysłów, może przy okazji odpowiedzi na pytania. No i jasna linia rozdziału. Powinniśmy rozważyć również transfery finansowe, jeśli chodzi o fundusze na rzecz spójności, tak abyśmy mogli bezpośrednio spełniać potrzeby uchodźców. I jeszcze jedna kwestia, którą na koniec chciałbym podkreślić. W Komitecie Regionów i w Eurocities walczyliśmy na rzecz choćby mniejszych kwot, które byłyby bezpośrednio przeznaczone dla władz lokalnych. To jest sposób na walkę z populizmem, w szczególności w sytuacjach, gdy środki dla państw są blokowane ze względu na problemy z praworządnością. A zatem powinniśmy myśleć nieszablonowo, tak aby komisja miała pełną elastyczność. Jakieś projekty pilotażowe, na przykład w ramach sieci Green Cities, tam część projektów bezpośrednio finansowanych jest na poziomie władz lokalnych, w szczególności w takich trudnych czasach i w szczególności w sytuacji, w których w Polsce, ale również w innych krajach niestety środki są dystrybuowane zgodnie z kryteriami politycznymi. A ponieważ relacje pomiędzy Warszawą a konserwatywnym rządem są napięte, i to takie niedopowiedzenie z mojej strony, to tyle z mojej strony i pozostaję do Państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący. Muchas gracias. Brało Cię. Bardzo dziękuję.